Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Marek Meissner, Meissnerologia stosowana, Państwo brali taką nazwę. Dzień dobry, dzień dobry Ci, dzień dobry Państwu. Pracowite dni za Tobą? Tak, to znaczy można powiedzieć, że czuję się trochę tak jak na mundialu, kiedy się okazało, że połowa meczów była ustawiona, a mecz o pierwsze miejsce się nie odbył. Dlaczego tak się czujesz? Dlatego, że po prostu... Jeżeli chodzi o sferę militarną, mówię oczywiście o Wilnie, to mamy wielki sukces. Natomiast jeżeli chodzi o sferę polityczną, to mamy równie wielką porażkę. W dodatku doskonale wiadomo, z czego ona wynika. Co to za porażka? To jest porażka na zasadzie, że nie potrafiliśmy się dogadać w gronie NATO, żeby zapewnić Ukrainie nie daty, bo tutaj o datach to nie mogło być mowy, żeby zapewnić Ukrainie jakieś ramy wejścia do sojuszu. I tutaj wystarczyłoby postawić milestone'y bez dat. Osiągnięcie tego celu, tamtego celu i w końcu członkostwa w sojuszu. Ale to chyba było dosyć proste. NATO nie przyjmuje... A właśnie tutaj Jens Stoltenberg cały czas bronił tego wstępowania by the book i tego, że osiągnięto wielki postęp, bo zlikwidowano map. No wszystko to fajnie, tylko że w tym momencie zlikwidowanie map, jeszcze, jeśli się nie da takich ram typu uzyskanie interoperacyjności, typu uzyskanie kompatybilności w logistyce, to nic nie da. To jest tak, jakby wyjęto na zasadzie jeden schodek, prawda? Dano tutaj to obejdziecie to i już będziecie na szczycie. No tylko do tego szczytu jest bardzo daleko. Politycznie możemy powiedzieć, że wiemy, z czego to wynika. Niestety wiemy. To znaczy przyczyn jest tak w sumie kilka i one są wszystkie doskonale znane, rozpoznawalne, w jakiś tam sposób zrozumiałe. To znaczy przede wszystkim Stany są niegotowe, bo wybory prezydenckie 2024. Widzieli wszyscy pewnie Państwo, co napisał Donald Trump, a jak Państwo nie widzieli, to Wam powiem, że napisał, że decyzja Joe Bidena o wysłaniu amunicji kasetowej była horrible, była straszna, że trzeba w ogóle zrezygnować z jakiegokolwiek wsparcia dla Ukrainy, trzeba zrezygnować z wsparcia tej wojny, wymusić pokój i zająć się rzeczywiście ważnymi, witalnymi dla USA sprawami. No ja rozumiem, że to ostatnio, w czasie poprzedniej kadencji, to te witalne sprawy dla USA to było wojsko na granicy z Meksykiem. No po prostu Rosja sobie nie mogła wymarzyć lepszego scenariusza. A jeszcze dodajmy do tego, że dzisiaj wszedł Viktor Orban cały na biało z filmem zrobionym przez ichnią propagandę. Dokładnie, prawie dokładnie, ja zacytuję tutaj, powiedział tak. Wzywamy do zaprzestania dostaw broni na Ukrainę, zaprzestania szkolenia ukraińskich żołnierzy i jak najszybszego rozpoczęcia rozmów pokojowych. No taki zbieg okoliczności, prawda? No prawie w słowo to samo, tylko że Trump to rozwinął, dokument cały napisał. A tutaj Orban w związku z tym, że to była forma marketingowa, bo on się na jakimś spocie pokazał, na jakimś klipie, rzekomo robionym w Wilnie, to on musiał się skracać. No ale mamy to samo, prawda? Także tutaj mamy Orbana i grupę MAGA. Jak widać, bardzo przeciw. Co mamy w Niemczech? Mamy dominację frakcji Ostpolitik.
frakcji, która, no przepraszam, ta polityka już śmierdzi trupem. Bo tutaj widać jednoznacznie całą jej klęskę i to, że gdzieś tam lewituje duch Egona Bara, jej twórcy, który mówi: na miłość boską handlujcie z Rosją, ale przede wszystkim nie drażnijcie jej. Cały czas to widać w tym postępowaniu władz niemieckich. I tutaj wyjdzie jedna zasadnicza sprawa, o której później powiem. Olaf Scholz tak naprawdę zrezygnował z przywództwa, nawet z przywództwa w Niemczech. To, co on w tej chwili robi, to jest takie bieżące administrowanie problemami państwa. Natomiast o przywództwie jakimkolwiek w tym przypadku to nie można mówić w ogóle, a niezbyt życzliwi panu kanclerzowi mówią o nim ten kontysta z Turyngii. A myślę, że to pasuje zarówno do aparycji, jak i do postępowania. No ja go nie widziałem na tym szczycie jakoś za bardzo. No właśnie, on był taki mało widoczny. Mało widoczny, ale jednak swoje przepchnął, to znaczy przepchnął wspólnie z Węgrami w sumie. Bo pamiętajmy, w co Orban grał na szczycie, a Orban grał na szczycie po prostu w odrzucenie kandydatury Ukrainy. Bo to między wierszami powiedział prezydent Rumunii, Klaus Iohannis, który powiedział, że niektóre kraje po prostu Ukrainy w NATO nie chcą i że nie są to bynajmniej kraje Zachodu. No to wiadomo było, o kogo chodzi, prawda? Więc Tak. tutaj mamy jeszcze ostpolityki Orbana. Francja jest widoczna w tej chwili czasami tylko przez Macrona, no bo ma bardzo poważne problemy wewnętrzne. Trudno się dziwić. No i trudno się dziwić, że z tej racji nieco zrezygnowała z przywództwa i nieco zrezygnowała z polityki zagranicznej w NATO. Naprawdę całe NATO to teraz jest trochę połamane, bo każdy z krajów usiłuje się jakoś dopasować do sytuacji, przy okazji zrealizować własne interesy. Co na to tak znowu dobrze nie wróży, prawda? Czyli jeszcze mamy Francję. No oczywiście tu znowu Orban. No i teraz to, co, prawda, to, co było widoczne wcześniej, podział włoskiej opinii publicznej samej koalicji rządzącej. Tajani, Meloni są za Ukrainą, zdecydowanie. Natomiast reszta nie. Reszta mówi, że trzeba doprowadzić do pokoju. Jakikolwiek by ten pokój nie był, to doprowadzenie do pokoju to jest koło ratunkowe rzucone Putinowi i Rosji. Także nie można powiedzieć, że oni w jakikolwiek sposób wspierają Ukrainę. I to samo jest, jeżeli chodzi o opinię publiczną. Ten sondaż YouGov dawał 41% za to, że 41% zwolennikom doprowadzenia do pokoju. To jest bardzo dużo. Włosi sami uważają, że są daleko i że tutaj na cholerę im ta wojna, po co oni tam mają cały czas wspierać tą Ukrainę, jak to właściwie nie ich interes, bo ich interes się w tej chwili kończy na Lampedusie, a no, z Lampedusą jest bardzo źle, jeżeli dziennie potrafi przypłynąć około 200 imigrantów. Praktycznie już nikt nad tym nie panuje. I to bardzo źle wygląda. Tu trzeba wspomnieć o tym, co się dzieje. Że Rosjanie wykorzystują te dostawy, wykorzystują całą wojnę jako rodzaj broni ekonomicznej. Bo, proszę państwa, jest takie działanie rosyjskie, że oni nie tylko niszczą infrastrukturę, ale oni przede wszystkim zaczynają. Od zeszłego roku niszczą infrastrukturę rolną i wysyłają pociski zapalające na pola zbożowe, niejednokrotnie bardzo daleko. Po co? Po to, żeby Ukraina nie mogła eksportować, żeby te plony były jak najmniejsze. Dlaczego? Ukraina żywiła dużą część Afryki Arabskiej, Magrebu i sporą część Afryki Czarnej. Teraz, im bardziej będą ograniczone te dostawy, bo to było zboże tanie. One było takiej sobie jakości, u nas to byłby problem, mówiliby, a paszowe, to nie no. Ale tam to wystarczyło. Tam to żywiło mnóstwo ludzi, to było co najmniej
kilkadziesiąt milionów ludzi jadło to zboże. I teraz tego zboża nie będzie. Co zrobią? Wsiądą na tratwy. Czyli oni cały czas z premedytacją, Rosjanie usiłują zdestabilizować Zachód. Jak się nie uda tak, to może przez uchodźców, prawda? Marku, bardzo pesymistyczny jesteś dzisiaj. Tak? Nie, ja jestem realistą, bo tutaj jeszcze jest kilka innych przypadków. Tutaj jest kwestia wydatków wojskowych po przyjęciu Ukrainy do NATO. Wiadomo, że przeważy wschodnia flanka, a to się na południu nie podoba. Ale to nie jest pesymizm, to jest rodzaj realizmu, bo pamiętajmy o jednej zasadniczej rzeczy. O tym, że jeżeli chodzi o szczyt pod względem wojskowym, to on się bardzo uda. Mamy łącznie, tak jak ja sobie policzyłem, tych już nie zapowiedzi, tych anonsowanych dostaw na 3,5 miliarda dolarów. To jest kawałek grosza. I to wszystko powędruje na Ukrainę w postaci sprzętu. I tu trzeba tutaj dojść do tego, co my tu mamy. Niemiecki pakiet, największy jak do tej pory niemiecki pakiet dla Ukrainy, dwie wyrzutnie patriotów, 40 marderów 1A3, 25 leopardów 1A5 z tą optyką nową, która praktycznie powoduje, że jak się ten czołg dopancerzy, to on będzie mniej więcej równy dwójce A4, czyli całkiem solidny. Następne 20 tysięcy naboi, 155, no to nie jest dużo, prawda? Ale tak, jest systemy wykrywania dronów Luna i pakiet ochrony własnych dronów, saperski, medyczny, bergepancery, które są bardzo potrzebne w tej chwili, bo Ukraińcy bardzo ładnie rozwinęli system ściągania podbitych wozów z pola. Do tego stopnia, że nie udało im się ściągnąć jedynego Bradleya. I zrobię z Rosjanie sobie tak, zrobili. Zrobili film. O, Bradleya zdobyliśmy Bradleya, tak jest. No to tutaj, to jeżeli jesteśmy przy zdobywaniu Bradleyów, to może mówisz, że jestem taki pesymistyczny. To może opowiemy historię o dzielnych wojownikach, o dzielnym, no kim? No, dzielnym Achmacie, prawda? Tak. Tak, dzielny Achmat. Achmat pod Bachmutem dzisiaj? Tego nie wiadomo. Dlaczego nie wiadomo? Dlatego, że trafiłem na takie coś dosłownie i to było w nocy, że sięgnijmy tutaj na ten, na to, co powiedziano. Mamy czas. Dzisiaj rano, tak? Co powiedziano, co to znaczy, co ja właściwie znalazłem. Oczywiście. Mianowicie znalazłem coś takiego, tutaj muszę sięgnąć, nie mam... Nasze dwa bataliony idą pomóc rosyjskim wojownikom w walce z ukranazistami i najemnikami. Tu w Bachmucie zabiliśmy ich wielu, tak wielu, że uciekli. To znaczy zabili i uciekli. No nieważne. Niszczyliśmy ich czołgi i BMP. Teraz idziemy na inny odcinek frontu, siać śmierć i zniszczenie w imię Allaha. A to kadyrowcy. No cóż, no to oni mieli tam wielkie osiągnięcia. Podobno niszczyli w dużej liczbie czołgi, nawet podobno zniszczyli 10 Abramsów. Jakoś nie było filmów z tymi Abramsami. No, nie wiem, co się stało z tymi Abramsami, ale... No, jesteśmy pewni, że gdyby były, to by krążyły wszędzie dosłownie. Tak jest. Ale nie ma filmów z tymi Abramsami. Za to tak jakby komplementarnie, ale chyba nie bardzo wiedząc o tym, odezwała się Grey Zone, czyli strefa naszych ulubionych Wagnerowców. A odezwała się dosyć brutalnie. Dali kozojebców na nasz odcinek w Bachmucie i co? Wszystko zjebali i uciekli. Teraz muszą ich zabrać i motostrzałków dać, bo inaczej wszystko w chuj pójdzie. Mówiliśmy, że jak nas zabraknie, to wszystko w chuj pójdzie na froncie.
To nie żadna specoperacja, to specbardak, a dowodzi kto chce. I rzeczywiście, tak patrzę na mapę Bachmutu przez ostatnie dni, tam nie jest jakoś szczególnie dobrze dla Rosjan. Rozwiń, proszę. No właśnie, no tutaj bardzo, bardzo ładne ataki z flanki, to jeszcze dwa wzgórza są w rękach, te Kliszczyniówka to już są tylko dwa wzgórza w rękach tak naprawdę Rosjan. Od południa mamy bardzo ładnie zwinięty front. Doszli tutaj w centrum, doszli do ulicy Korsuńskiej. Także praktycznie rzecz biorąc, to co było, Ukraińcy oczywiście doszli, to co było kilka dni temu, mowa o tym, że Rosjanie wycofają się być może do Bachmutki, zaminowując ten obszar, zostawiając go pod ostrzałem artylerii, to staje się powoli prawdą. I to jest bardzo możliwe, że to nastąpi. Natomiast wróćmy jeszcze do tych pakietów, o których żeśmy Bardzo proszę. powiedzieli, bo nie powiedzieliśmy o jednej ciekawej rzeczy, że polecą Storm Shadowy Made in France, czyli Scalp EEG. Aczkolwiek z ograniczonym do 250 km zasięgiem. I to jest moim zdaniem francuski błąd, bo to jest ukłon w stronę Niemiec. I to o tym wiemy, bo to o tym piszą sami francuscy analitycy. Ale być może tak trzeba było. Na pewno atak Messy są w tej chwili na tapecie w Waszyngtonie, ponieważ został przekroczony pewien punkt krytyczny w związku z ostatnią dostawą amerykańską, która zawierała amunicję kasetową. To jest duża dostawa, 800 milionów. Oczywiście podniósł się z tego powodu straszliwy wrzask, i to nawet na Zachodzie, że została dostarczona broń szczególnie okrutna. No to powiedzmy sobie wprost. A co to są pociski 9N230, 9N235? To są podpociski do amunicji kasetowej. No i o to właśnie chciałem cię zapytać. Tak. Rosyjskiej, używanej bezpośrednio do walki, a raczej do ataków terrorystycznych na zabudowę miejską i na obszary zamieszkałe, na wsie też. Tu jest bardzo ciekawa sprawa. Dlaczego? Dlatego, że rosyjska amunicja jest używana, kasetowa jest zwykle używana w 300 mm i 220, czyli w tornado i w huraganach. Jest używana w rakietach, czego dowodzi zresztą śmietnisko pod Charkowem, gdzie tam oni, Ukraińcy twierdzą, że z samych pocisków do broni kasetowej pod Charkowem odzyskali 25 ton metalu. No ładnie. O co chodzi? O to chodzi, że istnieją bardzo duże różnice między ilością niewypałów w pociskach amerykańskich i w pociskach rosyjskich, a konkretnie subamunicji amerykańskiej M771 i subamunicji rosyjskiej 9N230-235. Z czego to wynika? Subamunicja amerykańska jest dosłownie takiej wielkości. To jest taki jak taki mały granat. Dlatego w 155 mieści się tego 77 sztuk. Natomiast rosyjskiej mieści się mało, w pocisku 220 mm mieszczą się 54 sztuki, a są takie, gdzie mieści się tylko 36. Te pociski są większe. I teraz, skąd to wynika, że jest taka różnica? Amerykanie mówią 2,3% oficjalnie, nieoficjalnie operatorzy mówią 14%. Dlaczego? Dlatego obie cyfry są prawdziwe. Dlaczego? Dlatego, że robiono testy na Jumie, gdzie ziemia jest twarda, twarda dosłownie jak asfalt, w związku z czym przy ostrzale to wybuchało, bo tam są takyry, czyli te takie sześciokątne fragmenty gruntu powstałe od gorąca, prawda? Taka popękana ziemia, jak
uderzył w to pod pocisk, to wybuchał. Natomiast inaczej jest, to rzeczywiście te 2,35, ja w to wierzę, na takim obszarze na pewno tyle było. Natomiast inaczej, jak mówią operatorzy, jest, jeżeli na przykład ostrzeliwuje się zagajnik leśny, w którym siedzi wróg. Wtedy część, ponieważ te podpociski są lekkie, część się może na przykład zatrzymać na drzewach, spaść później i wybuchnąć. Część spadnie na miękką ziemię, nie wybuchnie, bo ten kontakt będzie lekki, jak na przykład spadnie na mech, to po prostu sobie wyląduje. Część może spaść w błoto, bo były okopy. To samo. Część może się odbić od jakiejś powierzchni, na przykład od gałęzi, przekoziołkować i też nie wybuchnąć od razu. Stąd te 14%. A zupełnie inaczej jest z rosyjskimi pociskami. Pod pociskami. Otóż tam jest tak, że jeżeli pod pocisk uderzy pod kątem 45 stopni, nastąpi zbicie zapalnika, ale nie zakłon. I dlatego dodatkowo jeszcze zaobserwowano w czasie ostrzału Charkowa, że rosyjskie podpociski mają opóźniacze. To są opóźniacze około 30-sekundowe. W związku z tym to jest dodatkowe, bo nie wiadomo, pocisk z opóźniaczem, zwłaszcza rosyjski, jest z zasady, ten zapalnik z opóźniaczem jest z zasady bardziej awaryjny jeszcze. Stąd być może są te opowieści ONZ-u o 40% niewybuchach. Bo dodatkowo do tego, co znaleźli operatorzy amerykańscy, czyli miękkiej ziemi, prawda, tam gałęzi drzew, krzewów, domów, czy gałęzi, o które to się może odbić, jeszcze dodatkowo dochodzi boczne zbicie zapalnika z opóźniaczy. Także to się robi nie subamunicja, a praktycznie rzecz biorąc minowanie. I to rzeczywiście jest wtedy potwornym zagrożeniem. No powiem, że ja widziałem najstraszniejszą rzecz w życiu, bo widziałem zdjęcia z pogrzebu 9-letniej Lizy w Winnicy, którą taka subamunicja zabiła. No, sam mam dziecko, nie wiem, co bym zrobił, gdyby się coś takiego stało, ale to jest właśnie to. 66% amunicji kasetowej rosyjskiej używane jest do terrorystycznego ostrzeliwania miast i tylko 33% do ostrzeliwania wojsk. To kto tu się bawi w terroryzm? Kto jest, przepraszam, pieprzonym hipokrytą i udaje, że tego nie ma? No bo dopóki Amerykanie nie zdecydowali o wysłaniu swojego pakietu amunicyjnego, dopóty jakoś cicho było o tym ostrzale, a przecież on był, jest. Dokładnie pierwsze użycie amunicji kasetowej przez Rosjan to jest Charków 28 lutego 2022 roku. Półtora roku. Myślę, że to Ukraińcy wykorzystają rzeczywiście w praktyce, inaczej skutecznie. Jest film nawet, gdzie pokazują ostrzał koło szpitala i stacji krwiodawstwa i widać wyraźnie z tego ostrzału, z układu lejów, to powiem jako przeciwlotnik, że te pociski rakietowe są rozszczelniane na większej wysokości niż amerykańskie. Amerykańskie są bardzo nisko, bo elipsa wybuchu to jest 100 metrów, a u nich rozrzut lejów to jest 350 metrów i to przy cięższej amunicji. Przy cięższej subamunicji powinno być większe skupienie. Tu jest 2 do 3 razy szersze, czyli to musi być o wiele większa wysokość rozszczelnienia tego pocisku rakietowego, uwolnienia tej subamunicji. A ponieważ atakowane było miasto, czyli atakowanie było z premedytacją, żeby zabić jak najwięcej ludzi. Po prostu. Oczywiście. Powiedz mi, jeszcze wracając do sojuszu, myślisz, że Załański obiecał, padły jakieś obietnice i bardzo dużo pytań odnośnie tej ofensywy, która już trwa? Tam jest coś jeszcze innego. Pudełeczko w pudełeczku. Ruszyła się 6. Armia, ruszyła się 1. Pancerna. Był rosyjski kontratak pod Torśkę, powstrzymany. Także i tutaj jest jeszcze jedna sprawa, którą znalazłem, wykryłem. Był
były bombardowania Wyspy Węży. Teraz już mogę powiedzieć, że Tak. potwierdzone. A od 2 dni jest mowa o tym, że zostanie zaatakowana Wyspa Węży. Pytanie, czy Rosjanie się odważą zrobić tam desant. Bo z drugiej strony to jest w takiej odległości, że Ukraińcy im mogą zrobić naprawdę jesień średniowiecza. Chyba, że oni ten desant pchną całe lotnictwo, połowę marynarki wojennej i zdecydują się na wielką bitwę wokół Wyspy Węży. I wcale bym nie był pewien, czy tak nie będzie. A dlaczego? Dlatego, że Bachmut pada. Jeżeli Bachmut padnie po tylu miesiącach takiej ilości przelanej rosyjskiej krwi, to trzeba będzie zrobić jakąś propagandówkę, żeby to przykryć. Więc może Wyspa Węży ma być taką propagandówką. Troszkę też. Że tak naprawdę to my tutaj skróciliśmy, jak to się nazywało? Odwrót na z góry upatrzone pozycje? Skrócenie linii frontu, tak, skrócenie linii frontu. No więc skracamy linię frontu, ale tak naprawdę to atakujemy. Przejmujemy ważne punkty, prawda? I jest jedna rzecz, która mnie bardzo niepokoi. Olaf Scholz. Olaf Scholz, który powiedział jedną zasadniczą rzecz. Powiedział takie coś, że nie będzie żadnego, bo najpierw trzeba zacząć od tego, że Zełenski powiedział, że boi się, że ukraińskie członkostwo będzie kartą przetargową. Prawda, w ewentualnych rozmowach pokojowych z Rosją. Natomiast powiedział wyraźnie, Scholz, tak, mówię to wyraźnie, że żaden członek NATO nie będzie mógł podnosić żadnych sprzeciwów wobec partnerstwa i przyszłego członkostwa w NATO. W takim razie także i Rosja nie będzie mogła tego zrobić. Ale tu jest druga rzecz. Tu jest druga rzecz, jak on powiedział, po wygranej wojnie. Po wojnie. No, założenia wygrane. Po wojnie. Wszyscy mówią po wojnie, prawda? Co teraz będzie wstrzymywało Rosję przed tym, żeby to była wieczna wojna? Najdłużej trwająca wojna, która będzie polegała na wojnie koreańskiej. Walimy co jakiś czas artylerii, wojna jest. Nie ma, że są granice spokojne i że zawsze możemy z artylerii ostrzeliwać. No najwyżej Ukraińcy nam odpowiedzą. Stracimy trochę mobików, ale wojna będzie trwała. To mnie niepokoi. Bo że Rosja przegrała tą wojnę, to ona przegrała, bo nie osiągnęła swoich celów. Tych celów już nie osiągnie. Teraz należy jeszcze na polu bitwy ją o tym przekonać, że to się jej nie opłaca. Natomiast niepokoi mnie jedno, że nawet Rosja sprowadzona do parteru będzie mogła tą wojnę przedłużać. Jakieś reakcje w Moskwie w związku z ostatnim? Och, z jednej strony ulga, zachwyt. Zobaczcie tam na Ukrainie, jak was Zachód wyrolował. Zobaczcie tutaj, co się z wami stało, Zachód was nie chce, to ogień propagandy. Natomiast jeżeli chodzi w tym momencie o stronę militarną, zaniepokojenie. No politycznie udało się uniknąć najgorszego, ale to nie znaczy, że jesteśmy jakoś zabezpieczeni, militarnie jesteśmy w tym samym miejscu, może nawet gorzej, bo będą nowe dostawy i te dostawy na pewno nastąpią. No nie pomogły głosy zwolenników pokoju. Zawsze to jest przezabawne, zwolennicy pokoju. No, w każdym razie nie pomogły głosy zwolenników pokoju. Jesteśmy dalej w tej samej niedobrej sytuacji. Prawda. Czyli szczyt NATO, podsumowując, który wiele zmienił, ale niewiele zmienił jednocześnie.
Taki. Politycznie zmienił niewiele, natomiast bardzo wiele zmienił, jeżeli chodzi o sprawy militarne. Tutaj bardzo dobrze i bardzo dobrze, że teraz się zbiera grupa G7. Grupa G7 da Ukrainie swoje gwarancje, uwaga, militarne, mimo że jest to sojusz gospodarczy. To się tak zastanawiam, dlaczego oni to robią? Czyżby dlatego, że usiłuje się pewne kraje w NATO ominąć? Bo tak to wygląda. Że zbierają się ci, co mają najwięcej do powiedzenia i mówią, teraz my ustalimy. Mimo że było Wilno, prawda? Kogoś trzeba ominąć. Coś trzeba ominąć i to się robi. No to jest bardzo ważny sygnał, bardzo dobry sygnał. Już, Marku, będziemy komentować, sprawdzać, patrzeć. Zachęcam Państwa wszystkich też na sociale, na Twittera Marka. Marku, dziękuję dzisiaj za Dziękuję komentarz. Ci bardzo. Do usłyszenia. Do usłyszenia.